Była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, a od dziś szefowa doradców do spraw społecznych w partii Wiosna Roberta Biedronia, Sylwia Spurek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Chciałaby pani być jak Dawid Kubacki? Tak, bardzo, chociaż mam wrażenie, że mogłabym być na drugim miejscu, bo pan prezydent Robert Biedroń jest tutaj naszą jedynką pod każdym względem. Czyli Kubacki ma być jak, Biedroń ma być jak Kubacki, a pani ma być jak Kamil Stoch ze srebrem. No zobaczymy, na razie Robert Biedroń mówi, że jest pani przyszłą gwiazdą. Podoba się pani? Ja całe życie byłam taką merytorystką i ekspertką i nigdy nie myślałam o sobie w kategoriach gwiazdy. Na pewno chodzi mi w życiu o załatwianie konkretnych spraw, rozwiązywanie konkretnych problemów i to bardziej zależy mi, żeby te rozwiązania świeciły, a nie ja. Mam nadzieję, przyszła gwiazda naszego rządu, pani minister Sylwia Spurek. Czas pokaże oczywiście, a tymczasem do północy była pani zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli co do zasady apolitycznym urzędnikiem, a teraz już wchodzi pani w świat polityki. Widzi pani ryzyko w takim szybkim, nagłym transferze? Ja oczywiście życzyłabym sobie, żeby ta moja decyzja nie musiała być podejmowana w taki szybki sposób, żebym miała po pierwsze więcej czasu na decyzję, a po drugie więcej czasu też na zamknięcie moich aktywności w biurze i taką może trochę większą karencję. Natomiast bardzo dużo się teraz dzieje i ta decyzja musiała być szybka. Ale tą decyzją nie dostarcza pani argumentu tym, którzy nie od dzisiaj mówią, że cały urząd, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest upolityczniony, upolitycznione? Chciałam powiedzieć, teraz sobie uświadomiłam, zapraszam do nas, ale już nie zapraszam do nas, zapraszam do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Na pewno zobaczyliby państwo, jak wielu ekspertów i ekspertek tam pracuje, pasjonatów i pasjonatek, totalnie apolitycznych. Zajmowaliśmy się, a biuro nadal się zajmuje, sprawami wszystkich osób, bez względu na ich przynależność i preferencje polityczne. To już za panią, pani doktor. Pytanie, czy do wczoraj, do północy nie miała pani żadnego wpływu na pracę nad programem partii Wiosna? Nie miałam. Nie miałam. Ja bardzo silnie pilnowałam tego rozdziału. Oczywiście wiem, że pewne wątpliwości mogły pojawić się ze względu na moją sytuację rodzinną. Bo pani partnerem jest wiceprezes partii Wiosna. Tak, doktor Marcin Anaszewicz. Natomiast na pewno łączą nas wspólne wartości i to niezależnie od tego, gdzie obydwoje byliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o program, zaczynam, włączam się w te prace programowe dopiero dziś, od poniedziałku z całą mocą. To o wartościach porozmawiajmy. Poszukajmy razem leśnych dziadków, o których mówi Robert Biedroń. Może pani ich wymienić z imienia i nazwiska? Odpowiadając krótko, nie. To znaczy, ja nie chciałabym... Czy nie może pani, bo ich nie ma? Nie może pani, bo Robert Biedroń się pomylił? Czy nie może pani, bo nie chce? Ja wolałabym rozmawiać o konkretnych kompetencjach i kwalifikacjach konkretnych osób, a nie nazywać ich jakimiś kategoriami. Ale oczywiście. To lider pani partii nowej, Robert Biedroń, napisał wtedy, kiedy ogłoszono kandydatów na europosłów z list Prawa i Sprawiedliwości, tak. Myślałem, że dinozaury wyginęły. Parlament Europejski to nie dom spokojnej starości. Leśne dziadki na płatnych w czasach. Mówię nie, skończmy z dziadostwem w polskiej polityce. O kim konkretnie mówi, pisze Robert Biedroń w tym wpisie? O tych osobach, które działają nie w poczuciu troski o dobro wspólne, poważnego traktowania problemów Polek i Polaków, osób, które nie są osobami, które pracują w polityce, pracują na rozwiązania konkretnych problemów. Nie ma to nic wspólnego z wiekiem, chce mnie pani przekonać, tak. Bo pani jest dzisiaj politykiem, a nie zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. A Rzecznik Praw Obywatelskich, który przed chwilą był pani szefem, na ten wpis Roberta Biedronia zareagował tak. Dinozaury, leśne dziady, dziadostwo, naprawdę? To ma być standard debaty publicznej? Pani zdaniem, to jest dobry standard debaty publicznej, to co zaproponował Robert Biedroń? Ta kategoria uproszczona i bardzo skrótowo przedstawiona oddaje to, czego ja też nie chcę w polityce. To, z czym...
te kategorie osób, te osoby, z którymi nie chcę pracować w polityce. Znam Roberta od 17 lat i jestem przekonana, że tym określeniem nie chciał nikogo zdyskryminować. Nie chodziło mu o wiek, chce mi pani powiedzieć? Nie. To ja pani powiem, co on wczoraj powiedział w telewizji TVN, a tłumacząc te swoje słowa w TVN24 mówił tak. Polska delegacja jest najstarszą delegacją do Parlamentu Europejskiego. Coś jest nie tak. No to zapytam. Jerzy Buzek, 79 lat, nie powinien pracować w Parlamencie Europejskim? Pan prezes Robert Biedroń wczoraj akurat o panu premierze Buzku nie mówił. Mówił o konkretnych osobach. Krystyna Łybacka, wieku nie wymieniając, nie powinna pracować w Parlamencie Europejskim? Jeżeli nic tam nie robi, nie. Leszek Miller nie powinien startować do Parlamentu Europejskiego? Musiałabym poznać jego program. Ale zna pan jego dotychczasową działalność na podstawie tego, co zrobił do tej pory. Ma startować, czy nie ma startować do Parlamentu Europejskiego? Myślę, że niewiele łączy mnie z panem premierem Millerem. A to nie pytam, co was łączy, tylko pytam, czy powinien startować do Parlamentu Europejskiego i czy pani widzi dla niego miejsce w Parlamencie Europejskim? Nie jestem w stanie odpowiedzieć bardzo krótko na tak postawione pytanie. Na pewno w Parlamencie Europejskim chcemy pracować, te osoby, które będą startowały, te osoby, które tam trafią, z osobami, z którymi możemy się spierać, ale na merytoryczne argumenty. Trudno się spierać merytorycznie, jeśli nazywa się kogoś leśnym dziadkiem na początek. Tak jak powiedziałam, panie redaktorze, na pewno intencją pana prezydenta Biedronia nie było zdyskryminowanie kogoś, ale pokazanie pewnej prawidłowości, jeżeli chodzi o tworzenie list przez naszych oponentów. Pani doktor, chce pani usunąć krzyże z sal lekcyjnych w polskich szkołach? Cisza w radiu symboli... wiele mówi, pani doktor. Nie, bo to jest bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie o kwestię, która budzi duże emocje. I pytam o pani zdanie w tej sprawie, w sprawie ważnej, jak pani sama zauważa. Uważam, że w sferze publicznej, w budynkach użyteczności publicznej, w szkołach publicznych nie powinno być symboli religijnych. Pamięta pani, bo jeszcze przed chwilą była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. Co Rzecznik Praw Obywatelskich mówi na ten temat? Ja powiem tak. Ale pamięta pani, czy nie? Tak, ale... I co mówi? Panie redaktorze, jestem teraz ewentualna trochę... Ewentualna obecność akcentów konfesyjnych, chodzi o krzyże, w życiu publicznym nie jest wyrazem afirmacji religii ze strony państw, lecz poszanowania tradycji narodowych lub zwyczajów ludności. Przywołuje wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie i mówi, że z tymi krzyżami to tak nie da się w Polsce załatwić, jak wy byście chcieli, a Robert Biedroń pisze w swojej książce: jestem zwolennikiem nieumieszczania symboli religijnych w klasach szkolnych. Więc zamykając tę część rozmowy i ten temat, pytanie jest krótkie i konkretne. Czy partia Wiosna będzie dążyła do zdjęcia krzyży ze ścian w polskich szkołach? Będziemy dążyć do tego, żeby rozmawiać z ludźmi o tym, czy te krzyże ich bolą, czy te krzyże chcą pozostawić. Bo na razie nikt z nikim na ten temat nie rozmawia. No, wydaje mi się, że takich rozmów było już kilka, ale za chwilę do tego pewnie też wrócimy. Sylwia Spurek jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom dziękujemy i zapraszamy do internetu. Szefowa doradców do spraw społecznych w partii Wiosna Roberta Biedronia, Sylwia Spurek, wciąż z nami. Pani doktor, dostęp do lekarza specjalisty w ciągu jednego miesiąca. To jest pomysł partii Wiosna, zapisany w programie. Jeśli nie, każdy będzie mógł pójść do lekarza prywatnie, a za wizytę zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Ile trzeba pieniędzy na takie rozwiązanie w Polsce? To jest rozwiązanie, które przypomnę, bo pewnie nie wszyscy widzieli program Wiosny, będzie wprowadzone dopiero po wykonaniu pewnych reform. To nie będzie od jutra, bo tego nie zapewnimy też od jutra. Konieczna Czyli jest... kiedy będę mógł liczyć na to, że w miesiąc dostanę się do lekarza specjalisty? W 2022. W 2022, a na razie nie muszę się pomęczyć. Ile pieniędzy potrzeba na takie rozwiązanie? To jest jeden z naszych mniej, jeżeli mówimy o kosztach kosztownych, postulatów. Naprawdę? To nie kosztuje tak dużo?
No najwięcej w programie kosztują emerytury. Okej, okay, ale to ile to kosztuje? No proste pytanie. Nie pamiętam dokładnych liczb, natomiast bardzo ważne jest to, co zaproponujemy i co zrobimy wcześniej. A proponujecie mnóstwo, jeśli chodzi o zdrowie, dopłaty do leków, godne wynagrodzenia we wszystkich zawodach związanych ze zdrowiem, geriatra w każdym powiecie. Skąd na to pieniądze? Trzy kwestie. Musimy najpierw usprawnić zarządzanie w ochronie zdrowia. Cyfryzacja, zniesienie pewnej biurokracji i to jest ważne i to jest faktycznie koszt, podniesienie wynagrodzeń dla zawodów, które obecnie naprawdę mają bardzo niskie uposażenia. Skąd to są na te podwyżki pieniądze? Mamy całą listę wydatków, z których trzeba zrezygnować. Czyli komu zabieramy, żeby dać na zdrowie? No na przykład chcielibyśmy, żeby wydatki państwa były bardziej przemyślane niż na przykład kolejka linowa w Zakopanem. Chcielibyśmy, żeby te wydatki były bardziej przemyślane. Kolejny przykład, centralny port komunikacyjny, ławki niepodległości. Czyli nie budujemy centralnego portu komunikacyjnego, żeby dać pieniądze na zdrowie. Tak, to jest kilka miliardów złotych rocznie. Ale kilka miliardów złotych chyba nie wystarczy na to wszystko, co proponujecie, pani doktor. Na wszystko, na pewno nie. Natomiast bo mówicie tak, piszecie w swoim programie, zwiększymy finansowanie w opiece zdrowotnej do 7,2% PKB do 2024 roku. Ile pieniędzy więcej niż dzisiaj trzeba by wydać, żeby ten limit osiągnąć? No obecnie 5 z groszami, jeżeli można tak powiedzieć, procent PKB jest przeznaczanych na ochronę zdrowia. Przeliczając na pieniądze? W pamięci tego nie przeliczę. Szefowa teraz. Doradców partii Wiosna Roberta Biedronia, zajmująca się sprawami społecznymi, czyli między innymi zdrowiem. Ma pani pisać ustawę o zdrowiu, z tego co przeczytałem. Nie wie, ile pieniędzy wydajemy dzisiaj na zdrowie? Tak jak powiedziałam, to jest 5,1 PKB, natomiast to jest za mało. I to nie jest kwestia tylko oczywiście podwyżek dla tych zawodów, które są obecnie niedofinansowane. Przypomnę, że to są na przykład pielęgniarki i położne. Jeśli dzisiaj wydajemy około 100 miliardów i mielibyśmy zwiększyć limit do 7,2, to pewnie jakieś ponad 40 miliardów więcej niż dzisiaj trzeba by znaleźć w budżecie na to, żeby to się dopięło. Czy żeby zrealizować ten plan, trzeba będzie zwiększyć składkę zdrowotną? Nie. To znaczy my chcemy po pierwsze oszczędzać, oszczędzać na pewnych wydatkach, do których po prostu nie powinno dojść. Chcemy spojrzeć na budżet państwa, który jest oczywiście zamkniętą całością, ale jest dużą całością. To jest przecież 400 miliardów złotych. I w ramach tego budżetu da się, i to jest bardzo adekwatne w ogóle do całego programu Wiosny sformułowanie, da się wygospodarować środki na te kwestie, które są obecnie pomijane, lekceważone. Kilkadziesiąt albo miliardów złotych na zdrowie więcej niż dzisiaj. Tak. Da się. Da się, da się. Program Wiosny, idźmy dalej, proponuje między innymi bezpłatny transport dla młodych. Jest taki zapis, który mówi o tym, że Partia Wiosna sprawi, że każda Europejka i każdy Europejczyk do ukończenia 26 roku życia będzie mógł podróżować bezpłatnie lądowym transportem publicznym na terenie całej Unii Europejskiej. To ile pieniędzy w unijnym budżecie trzeba by znaleźć, żeby to zrealizować? Na to pytanie nie odpowiem, dlatego że my w tym momencie pracujemy, ja od dzisiaj, nad tym postulatem. Zastanawiamy się nad tym, jak zapewnić przede wszystkim też obywatelkom i obywatelom Polski swobodne przemieszczanie się. Czyli to jest na razie pobożne życzenie, a nie konkretny plan. Nie, to jest postulat. Postulat, o którym rozmawiamy, bo z pewnością może on być mniej atrakcyjny dla młodego człowieka z Niemiec, którego stać po prostu, żeby kupić sobie bilet w Pendolino, a bardziej atrakcyjny dla naszych młodych ludzi. Rozumiem, że to jest postulat, ale idziecie z tym do Unii Europejskiej i mówicie, no zróbmy tak, żeby każdy młody człowiek podróżował za darmo. I tam się łapią za głowę. Jak duże pieniądze trzeba by na to wyłożyć? Na razie nad tym postulatem pracujemy i to jest jeden z wielu postulatów, nad którym trwają prace, jeżeli chodzi o nasz program europejski. Już
to obiecujecie, pani doktor, na waszej stronie internetowej i ja trzymam za słowo. Obiecujecie, będziemy sprawdzać, czy to się uda. Tylko dlaczego granicą ma być 26 lat? To jest kwestia wieków, w którym zazwyczaj kończymy studia. Czasami z jakimiś przerwami, czasami z gapierem. Ale nie mówicie, że tylko dla tych, którzy studiują, ma być ten wiek. No, jak ktoś nie studiuje, też ma mieć do 26 roku za darmo podróżowanie? Tak. Dlaczego? Dlatego, że to jest też taki moment, ja jestem prawniczką, nie psycholożką, ale o tym powiem. To jest też taki moment, kiedy człowiek jest najbardziej ciekawy świata, najbardziej się rozwija, najwięcej chce poznać, doświadczyć i potem może to wykorzystać z korzyścią dla swojego państwa i dla Unii po prostu. Pani doktor, partia Wiosna, Robert Biedroń zapowiada akcję ujawnienia zarobków w urzędach publicznych, w kancelarii premiera, w warszawskim ratuszu, w Ministerstwie Obrony między innymi. W jaki sposób będziecie ujawniać te zarobki? Ustawa o dostępie do informacji publicznej daje możliwość każdemu, a więc także na przykład panu prezydentowi Biedroniowi, do złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej. Wynagrodzenia to są środki publiczne i informacja o tych środkach, o wydatkowaniu tych środków publicznych jest informacją publiczną. Na razie mam takie poczucie, że żyjemy trochę w kulturze tajemnic i cała sytuacja z wynagrodzeniami w Narodowym Banku Polskim pokazuje, jak wiele trzeba wysiłku i kontrowersji, żeby wynagrodzenia dyrektorów w Narodowym Banku Polskim były ujawnione i że potrzeba było szczególnej ustawy do tego, żeby te wynagrodzenia były ujawnione, chociaż mamy ustawę o dostępie do informacji publicznej. No właśnie, i z jednej strony mówicie, że potrzebna jest jawność w życiu publicznym, a z drugiej zderzacie się z zarzutem, że sami nie jesteście do końca jawni i transparentni, no bo nie wiemy do tej pory, kto finansuje partię Wiosna Roberta Biedronia, mimo wielu pytań dziennikarzy w tej sprawie. Ja oczywiście mogę powiedzieć to z perspektywy osoby, która takie pytania i takie odpowiedzi na te pytania obserwowała. Mam wrażenie, że tutaj nie ma żadnych kontrowersji i żadnych wątpliwości. Partia Wiosna... Ależ tak one jak... się pojawiły już pierwszego dnia, kiedy była konwencja na Torwarze, miesiąc temu mniej więcej, i padły pytania, kto za to wszystko zapłacił? Partia Wiosna, tak jak każda partia w Polsce, może być finansowana zgodnie z regulacjami powszechnie obowiązującymi, czyli z wpłat osób, które mieszkają na terenie Polski i są obywatelami polskimi. I tutaj nie możemy stwarzać żadnych innych mechanizmów czy narzędzi. Jasne, no ale dziennikarze pytają. Chcielibyśmy zobaczyć listę tych, którzy finansują partię Wiosna. Na razie wiemy, bo to usłyszeliśmy, że kilkadziesiąt osób wpłaciło więcej na partię Wiosna niż 10 tysięcy. Może nazwiska chociażby tej grupy moglibyście ujawnić? Tak na szybko, bo nie znam tej sprawy do końca. Trochę niezręcznie mi się w ten sposób tłumaczyć, bo ale to jest mój pierwszy dzień, więc proszę pana redaktora i słuchaczy i słuchaczki o wyrozumiałość. Natomiast na gorąco i włącza mi się prawniczka. Nie wiem, co na to RODO, natomiast wiem, że partia polityczna takie rejestr wpłat ujawni w sprawozdaniu rocznym. No tak, tylko że sprawozdanie roczne jest po wielu miesiącach, a nie dzisiaj, a pytania padają dzisiaj. Muszę to przeanalizować, nie potrafię się do tego odnieść w pełni merytorycznie, natomiast jestem przekonana, że wszystko jest tutaj lege artis i ten rejestr wpłat będzie przedłożony w stosownym trybie. Robert Biedroń pisze w swojej książce o mediach publicznych tak. Zabierzmy politykom te zabawki. No, ładne hasło, zgrabne, miłe i sympatyczne pewnie dla wielu. Pytanie, w jaki sposób te zabawki politykom zabierzecie? To jest pytanie tak naprawdę dotyczące w ogóle odpartyjnienia struktur państwa. Nie idźmy tak daleko, skupmy się na tym małym fragmenciku i poznajmy odpowiedź partii Wiosna. Partia Wiosna mówi tak, media publiczne mają do spełnienia bardzo ważną misję. Nie mogą... Zaczyna pani mówić niebezpiecznie jak polityk już pierwszego dnia. Nie wiem, czy to jest komplement. Nie, chodzi mi o to, żebyśmy konkretu dotknęli, a nie ogólnej wizji i ogólnego spojrzenia. Konkretnie, co zamierza zrobić Partia Wiosna, żeby zabrać politykom te zabawki, czyli media publiczne? Media publiczne mają pod względem prawnym
postać określonych podmiotów z zarządami, z radami nadzorczymi. Kwestia powoływania osób do tych organów władzy to jest kwestia przejrzystości, transparentności. I tutaj pomogę, podpowiem. Kto będzie wybierał te zarządy mediów publicznych, o których pani mówi? Kiedy partia Wiosna będzie rządzić? Nie wiem. Uczciwie powiem. To ja przeczytałem program Wiosny. Tam jest odpowiedź, choć nie do końca, ale być może nam pomoże w dalszej części rozmowy. Zarządy mediów publicznych będą wybierane w konkursach przez komisję konkursową, w skład której nie będą wchodzić politycy, a przedstawiciele dziennikarzy i innych zawodów związanych z mediami. No i tu jest pytanie, do którego zmierzam. W jaki sposób będą wybrani ci dziennikarze wybierający zarządy mediów publicznych? No, zakładam, że stowarzyszenia i organizacje, które skupiają dziennikarzy, są naturalnym podmiotem do współpracy w tym zakresie. Czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na przykład? Na przykład. Jest pani pewna? Panie redaktorze, ja chcę powiedzieć... Pytam, bo jest wiele kontrowersji wokół stowarzyszeń dziennikarskich i padają zarzuty pod adresem tego czy innego i chciałbym się dowiedzieć, jak to będzie zorganizowane. Przez moją odpowiedź chcę powiedzieć, że my będziemy rozmawiać po prostu ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, które w tym obszarze działają. I nie możemy zakładać, że akurat ten podmiot, ta organizacja będzie wykluczona z pracy przy takich projektach. Nagrało się, jest zapisane i na pewno wielu będzie do tego wracać, pani doktor. Zapowiadacie też Komisję Prawdy i Pojednania, która przeprowadzi audyt stanu praworządności w ostatnich latach. Piszecie w programie Odtworzymy ład konstytucyjny. To teraz, żeby znów sprowadzić do konkretów rzecz, chciałbym się dowiedzieć, co z konkretnymi decyzjami personalnymi. Na przykład, czy... Co ze składem Trybunału Konstytucyjnego? Będziecie odwoływać niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego? No, niektórzy już teraz chyba nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego i że to, że zasiadają, orzekają, to jest bardzo poważny problem prawny. To są to przecież... na pewno. Tylko co, jak ten problem prawny rozwiązać? Bo mamy absolutny węzeł. Tutaj nie ma prostych rozwiązań i wszystkie autorytety konstytucyjne nie proponują żadnych konkretów, jeżeli chodzi o te kwestie. No to właśnie co Partia Wiosna, jeśli chodzi o konkret, zamierza zrobić? Zamierza wyprowadzić część sędziów z Trybunału? Komisja Prawdy i Pojednania to jest właśnie ciało, które ma za zadanie przeanalizować sytuację. Sytuację, która będzie po wyborach, mam nadzieję, że wygranych przez partie opozycyjne, będą w tej komisji zasiadały osoby, które są ekspertami i ekspertkami od różnych obszarów, także konstytucjonaliści, i ich rolą będzie zaproponowanie pewnych rozwiązań. A taka komisja mogłaby wydawać zakaz sprawowania funkcji państwowych? Nie, ta komisja nie będzie organem sankcyjnym. To nie będzie komisja, która ma na celu jakąś zemstę. Czytam, że to ma doprowadzić do Trybunału Stanu te osoby, które będą przed komisją stawały. To nie jest sankcja. Takie rekomendacje będzie na pewno obejmował raport wydany opracowany przez tę komisję, przemyślany, oparty na doświadczeniach i wiedzy tych osób, i członkowie i członkinie tej komisji będą miały za zadanie zaproponować i zarekomendować w tych konkretnych działaniach. Może to być na przykład rekomendacja skierowania sprawy do prokuratury, zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skierowania sprawy do CBA, zbadania sprawy przez NIK, próby wznowienia określonych postępowań z wykorzystaniem narzędzi prawnych, które są dostępne. Ja w tym momencie nie powiem, jakie to mają być rekomendacje, bo właśnie rolą tej komisji będzie bez żadnych nacisków zarekomendowanie, zaproponowanie bez przymusu czasowego, bez presji. To musi być po prostu spokojna praca i analiza różnych obszarów i tych naruszeń w różnych obszarach. Skąd pani startuje w wyborach do Europarlamentu? Pan prezydent Biedroń zaproponował mi na razie merytoryczną pracę i na to się pisze. I na pewno nie było w ogóle rozmowy o tym, że będzie pani startować w wyborach. Tak, jasne.
Panie redaktorze, ja, to jest mój pierwszy dzień, więc może tak trochę naiwnie powiem, ale uważam, że jeżeli ktoś decyduje się na wejście do polityki, to musi też być przygotowany na to, żeby zawalczyć o władzę. Może to być źle zawsze. Chce pani startować w wyborach do Europarlamentu? Mogę startować w wyborach do Europarlamentu, mogę startować w wyborach do Sejmu. Uważam, że jestem do tego przygotowana. Z Warszawy? Nie wiem, czy z Warszawy. To będą już decyzje konkretne podejmowane przed tymi wyborami, przed wyborami jesiennymi. Wiem też, że partia Wiosna pewnie za 2 tygodnie, bo to ma być jakaś połowa maja, będzie podejmowała konkretne decyzje, przepraszam, marca, ja już myślę o wyborach do Europarlamentu, jakiś Freud, będzie podejmowała konkretne decyzje dotyczące liderów i liderek, potem będą układane konkretne listy, natomiast teraz bardzo chcę się skoncentrować, już dzisiaj byłam pytana, od czego zacznę i tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć z tą pracą merytoryczną, bo bardzo wiele spraw jest niezałatwionych. Jeśli zdobędzie pani mandat w wyborach europejskich, przyjmie go pani, czy jak Robert Biedroń powie pani, dziękuję, niech ktoś inny zajmie moje miejsce? Zadaje mi pan bardzo trudne pytania, ale hipotetycznie rozmawiając o tej sytuacji, jeżeli pan prezydent Biedroń zaproponuje mi kandydowanie do Parlamentu Europejskiego, to ten mandat, o ile oczywiście wyborcy i wyborczynie zdecydują tak, przyjmę. Sylwia Spurek, Partia Wiosna. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.